Uroczyste obchody Święta Niepodległości na ziemi łomżyńskiej rozpoczęły się patriotycznym spotkaniem w Drozdowie. Ostatnie lata życia spędził tutaj Roman Dmowski, współtwórca niepodległej Polski. Przed dawnym domem rodziny Lutosławskich zgromadziły się poczty sztandarowe, przedstawiciele parlamentu i samorządu oraz młodzież. Dzisiaj, w Dniu Narodowego Święta Niepodległości, gromadzimy się w miejscu związanym z wybitnymi polskimi patriotami. Tutaj spędził ostatni okres swojego życia i zmarł 2 stycznia 1939 roku współtwórca odzyskania przez Polskę niepodległości Roman Dmowski. W historii zamieszkałej tu przez 2 stulecia rodziny Lutosławskich zawiera się los wielu pokoleń marzących o wolnej Polsce i działających na rzecz odzyskania ojczyzny. Ojciec rodziny, Franciszek, emisariusz w powstaniu styczniowym. Jego synowie, Józef i Marian, działacze niepodległościowi, zamordowani przez bolszewików w Moskwie w 1918 roku. Ksiądz Kazimierz, wychowawca młodzieży. Po odzyskaniu niepodległości poseł do Sejmu Ustawodawczego i Sejmu pierwszej kadencji. Najważniejsze dokonania twórcy narodowej demokracji Romana Dmowskiego przypomniał Lech Szabłowski, wicestarosta łomżyński. Roman Dmowski szczególnie ważną rolę odegrał w czasie Kongresu Wersalskiego, gdzie toczyły się negocjacje w sprawie przebiegu granic odradzającej się Rzeczpospolitej. Drozdowo to dobre miejsce do patriotycznych spotkań i refleksji o Polsce. W historii ziemi łomżyńskiej, w historii Łomży, w historii naszego kraju. Drozdowo jest miejscem szczególnym, tu jest dwór Lutosławskich. To byli wielcy patrioci, którzy swoją pracą, swoją postawą, miłością do ojczyzny, walką o niepodległą ojczyznę bardzo zasłużyli się Rzeczypospolitej. Z miejscem tym też jest związany Roman Dmowski, przywódca narodowej demokracji, jeden z architektów polskiej niepodległości. Dzisiaj w 98. rocznicę niepodległości spotykamy się właśnie tu, w Drozdowie, w tym miejscu szczególnym, oddać hołd architektom niepodległej Rzeczypospolitej. Bardzo cieszę się, że uroczystości są obchodzone, że spotykamy się, że czcimy historię, czcimy naszą historię, kulturę, pamięć. Oddajmy hołd niepodległej Rzeczypospolitej i tym, którzy oddali życie za naszą wolność. W okolicznościowym programie artystycznym wystąpiła młodzież z Teatru Żywego Słowa Logos. Tylko drzewa żałośnie szumiały chwilami, kompozytor stał w oknie. Skargi serca słuchał i ciemne jego oczy zaszkliły się łzami. W salonie płomień świecy przygasał powoli. Cień wydłużony pełzał jak upiór po ścianie. Pożegnanie z ojczyzną niesłychanie boli, a trzeba będzie jechać, gdy nastąpi ranek. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z lochu, co był twą stolicą, lat 100 w swym własnym dźwignęłaś się duchem. Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia. Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni, co swych zaborców zdumieniem oniemia. Iż tym zwycięża jeno, że się broni. Żadne cię miana nadto nie zaszczycą, co być nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można sobą. W Kolnie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się modlitwą w kościele świętej Anny. Mszy świętej w intencji ojczyzny przewodniczył ksiądz proboszcz Stanisław Uradziński, dziekan kolneński. Po mszy świętej poczty sztandarowe mieszkańcy Kolna, poprzedzani przez ułanów ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego i orkiestrę, przemaszerowali pod pomnik niepodległości.
Burmistrz Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu przypomniał, że wolność i niepodległość to wartości ważne w każdym wymiarze krajowym i lokalnym. 11 listopada to dzień szczególny. To symbol miłości ojczyzny, to symbol walki o wolność, wiary i symbol zwycięstwa. Dzień radosny to właśnie symboliczny kres rozbiorów i odzyskanie wolności po wielu latach zaborów. To czas refleksji i zadumy nad losami ojczyzny. Dzieje Polski to historia trudna. Nie brak w niej momentów tragicznych. Splatają się w niej chwile rozkwitu i upadku. Wielkie zwycięstwa polskiego oręża i bolesne klęski narodu. Ale Polacy nigdy nie zatracili swojej narodowości. Zawsze potrafili wykorzystać szansę, którą otrzymali po upadku państwa, aby wrócić, jak tu już wielokrotnie mówiono, na mapę Europy jako wolna Polska. W uroczystościach patriotycznych w Kolnie uczestniczyli także posłowie Kazimierz Gwiazdowski i Lech Antoni Kołakowski. Blisko 100 lat temu, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Tego dnia, jak opisuje świadek tamtych wydarzeń, od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast. Robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i biegł do miasta na rynek. Dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach. Rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantów i żandarmów. Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w życiu największej radości. Kiedy pierwsza wojna światowa wywołała sprawę polską, w Polaków wstąpił nowy duch. Po latach beznadziei i zapomnienia na nowo odżyła wiara w sercach i umysłach, która przekształciła się w bohaterski czyn całego narodu. Walki o wolną Polskę toczyły się nie tylko na polach bitew, ale i na dyplomatycznych salonach. Determinacja i niepokonany przez ponad wiek duch narodu pozwoliły na odzyskanie wymarzonej przez kilka pokoleń wolności i niepodległości, jak pisał kardynał Kakowski. Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie. Skruszył nieznośne więzy i oddał nam wolną, bohaterom tamtych dni, niezależną i zjednoczoną ojczyznę. W Kolnie patriotyczne spotkania zawsze gromadzą liczne grono mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Kolno to rzeczywiście miasto wyjątkowe. W uroczystościach z okazji 3 maja, czy odzyskania niepodległości, uczestniczą mieszkańcy, dorośli, młodzież, przepiękna msza święta i później również obchody w centralnym miejscu, czyli na placu niepodległości w Kolnie. A dzisiaj mamy wyjątkową uroczystość, 98. rocznica odzyskania niepodległości. Przepiękny dzień, 98 lat temu, kiedy Piłsudski wrócił z Berlina do Warszawy. To tak się zaczęło. Później ustalanie granic, przypomnę, wojna polsko-bolszewicka, powstanie śląskie, powstanie wielkopolskie. To wszystko stworzyło, że dzisiaj mamy wolną i niepodległą ojczyznę i możemy tak pięknie właśnie jak w Kolnie ją obchodzić. W czasie uroczystości w okolicznościowym programie wystąpiły dzieci z Kolneńskiego Ośrodka Kultury. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, się spotyka z zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami ciągnący dym. Krzyż przydrożny.
Na zakończenie przedstawiciele samorządu złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem niepodległości. W Zambrowie patriotyczne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Trójcy Przenajświętszej. Modlitwie przewodniczył ksiądz proboszcz Jerzy Samsel, dziekan zambrowski. Ojczyzna, moi drodzy, to ziemia ojców, to kraj urodzenia, to kraj rodzinny. Ale nie jest to samo, co państwo, bo można być pozbawionym państwa, a mieć swoją ojczyznę. Nasi praojcowie dawno temu i my sami śpiewaliśmy całkiem nie tak dawno. Ojczyznę wolno, racz nam wrócić, Panie. Ojczyzna, choć może być zniewolona, nadal jest ojczyzną. Po uroczystej liturgii poczty sztandarowe uczestnicy uroczystości, poprzedzani przez Miejską Orkiestrę Dętą, przemaszerowali pod pomnik Powstania Styczniowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Kazimierz Dąbrowski. 98 lat temu, 11 listopada 1918 roku, ziścił się cud odrodzenia niepodległego państwa polskiego. Powszechna wojna o wolność ludów, o którą modlili się Mickiewicz i Lelewel, uchodźcy i zesłańcy, romantyczni rewolucjoniści i zwolennicy pracy organicznej. Przywiodła do upadku trzy zaborcze mocarstwa. W polskiej historii 11 listopada 1918 roku zajmuje miejsce niezwykłe. Ta data jest symbolem odrodzenia naszego państwa, jego powrotu na międzynarodową arenę. W tym dniu oddajemy hołd wszystkim, którzy służbę idei niepodległego państwa polskiego uczynili najwyższym nakładem swego życia. Za nią cierpieli, ginęli w wojnach i powstaniach, oddawali swą krew i życie w miejscach kaźni i zesłań. Rocznica odzyskania niepodległości to dzień pamięci o tych, którzy tej idei służyli swoim nieprzeciętnym talentem, wielkim umysłem i gorącym sercem. To z ich marzeń o wolnym, niepodległym kraju powstała II Rzeczpospolita. Choć nasi dziadkowie nie ustrzegli się błędów, to dorobek dwudziestolecia międzywojennego godzien jest szacunku. Zgodnie z tradycją, wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele delegacji biorących udział w uroczystości.
Obchody 11 listopada zakończył koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Zambrowa. Że główne uroczystości odbyły się przed tablicą upamiętniającą bohaterskiego harcerza Leona Kaliwodę, który zginął w tym miejscu 11 listopada 1918 roku. Przedstawiciele samorządu i parlamentu w okolicznościowych przemówieniach przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dzisiaj żyjemy w niepodległej Polsce. Możemy swobodnie przemieszczać się, decydować o swoim życiu i rozwoju. Przyzwyczajeni do wolności, przestajemy je jednak doceniać, a nawet zauważać. Jakże cenna była wtedy 11 listopada 1918 roku, gdy po wielu latach niewoli i ciemiężenia odzyskiwała wymarzoną wolność. Niezwykle ważną powinnością jest zapewnienie młodym obywatelom bezpiecznej i spokojnej przyszłości, ale również nauczenie ich szacunku do tradycji narodowych, umiejętności pielęgnowania wolności i wartości patriotycznych. Musimy też pamiętać, że współczesny świat nie jest wolny od niepokojów. Myślimy, że wojny, terroryzm nas nie dotyczą, ale powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może stać się również naszym problemem. Gdy wówczas duch narodowy będzie wystarczająco silny, by przeciwdziałać się wspólnemu zagrożeniu. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie zjednoczyć się i razem walczyć z zagrożeniem? Dzisiaj manifestujemy nasz patriotyzm. Nie wstydźmy się uczyć wobec własnej ojczyzny. Uczmy dzieci miłości do własnego kraju. Chciałbym, aby Polska była państwem silnym, szanowanym przez inne narody i zajmującym kluczową pozycję w Europie. Tylko silna i niepodległa Polska gwarantuje pokój oraz stabilność w Europie. Składamy hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jaki mogli nam przekazać. Pamiętajmy, że zachowanie wolności i niepodległości Rzeczypospolitej jest naszym największym zadaniem dla przyszłych pokoleń. Uroczystość w Łomży zakończył marsz pierwszej brygady w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.